1985 na Zielonogórskiej WSP powstał kabaret Potem. Po raz pierwszy wyjechał na przegląd kabaretów amatorskich do Krakowa, przegląd o nazwie Paka. I tam podczas swojego pierwszego występu na tym przeglądzie zdobył wyróżnienie. Potem już sukcesy, o których nie będę teraz mówił. Drodzy Państwo, zobaczycie Państwo program, w którym znajdą się scenki i piosenki pochodzące z różnych okresów działalności tego kabaretu. Tych, którzy obawiają się, że usłyszą w tym programie coś o wyborach prezydenckich, muszę uspokoić. Nie będzie ani słowa. Przed Państwem kabaret Potem. Dobry wieczór. Ja jestem z kabaretu Potem. Wyszedłem sam, żeby się z Państwem przywitać. Pan szybko krzyczy Janek, a Janek już wie co ma.
Życie to jest teatr. Życie to jest drama. Życie to jest Szekspir. A Szekspir nie żyje. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu? Czy też stawiwszy czoło morzu mętny przez opór wypnąć z niego, umrzeć, zasnąć na tym koniec? Oj, kończ ten patrzysz i skacz. Wszyscy chcą się topić. Ale ja nie wiem, czy mi się uda. Pechowy jestem. Żadna rewelacja, szczęścia by tu nie stał. Przyjdzie. Już czwarty raz dzisiaj próbuję. Za pierwszym razem jakieś świństwo z budowy wziąłem. Po wodzie pływałem. Za drugim razem grunt za dużo ustawiłem. Znaczy sznurek za długi. Kamień na dnie, a ja jak boja po wodzie. Za trzecim razem skakałem z mostu, wpadłem na barkę, trafiłem kapitana. O mało mi go nie zabił. O myśl, być mógłbym do żywocie dostać. A ty próbowałeś się powiesić? Bo wiesz, co ma wiesieć, nie utonie. Wieszałem się na sznurku spółdzielni Lepsza Przyszłość. 3 tygodnie w gipsie. To może trzeba było prądem spróbować, co? A spróbuj, jak 16 stopień zasilania. No to pod auto się rzucić. Za blacharkę płaciłem. Trucizną? Biegunka. Słuchaj, a niebezpieczne miejsca na budowie? Nie no, mi to mówisz. Kochany, ile ja się już po budowach nachodziłem. Chociaż raz o mały włos mi się udało, bo worek cementu spadł mi na głowę. Ale luzem. W końcu z tego wszystkiego to ja już nawet na dyskotekę poszedłem. Jak ty nam w mordę bramkarzowi? I co? Wpuścił mnie. W tej desperacji biorę ostatnie 5 tysięcy, podchodzę do policjanta i mówię: kochanieńki, masz spróbę, zastrzel. Zastrzelił. Spałował. Znaczy to jest uczciwe za 5 tysięcy tylko spałować? A huldaje, mam was, ja wam się potopię, ja wam się potopię. Przychodzą tu od takiego do takiego na moją zadatkę się topić, jakby nie mogli spokojnie z głodu umrzeć. Ja się z kataru wyleczyć nie mogę, niedługo to mi głona płatna między palcami wyrośnie. Żyć mi nie dają, żyć! Hamlet, to znowu ty! Jak cię nie lubię! Ale to tylko tak na spacer. A to co, prelączki może, co? Wyrzucić mnie natychmiast, nie do wody! No to gdzie? Jak to gdzie? Tam gdzie zawsze, na pryzmę! Ja nie jestem taki zły, naprawdę. Oni się przychodzą i topią. Ja medale, ordery. Dziewczyna go rzuciła, topi się. Ożenił się, topi się. Nikt się nim nie interesuje, topi się. Zaczęto się nim interesować, to sam. A przecież można inaczej, zupełnie inaczej. Proszę bardzo, wycieczka naukowców z Zielonej Góry. Wchodzą na molo, jeden za drugim. Błękitna, no nie przeszkadzać. Słoneczko... Gdzie my mamy wyrzucić te kamienie? Jak to gdzie? Przecież mówiłem na pryzmę. Hamlet wie gdzie. Nie ma pryzmy. Nie ma pryzmy. A gdzie jest? Skacze razem z wycieczką do wody. Nie. Wszystko przemija. Przemijam ja. Ja przemijam. Ja przemijam. Ja przemijam. Ja... Czy nie szkoda? Prawdziwych cyganów już nie ma i na drogach rozwiał się burz. Tabory o nich nie jeżdżą, bo taborów nie ma już. I koni nie ma raczej. Co wyliczę, to wyliczę, lecz mi jakoś nie żal tego. Kolorowych wodzów mi nie żal,
dziewczyn jakoś nie żal. Toż postarzał się i ognisko pod lasem nawet mi się nie śni. Wspomnę pieśni nasze. To mi nie żal też wnieśli. Dzisiaj nawet już nie pamiętam, gdzie i kiedy tabor stał. Nigdy ważne to nie było, cygan mieszkał tam, gdzie też mi nie żal. Konie moje sąsiad sprzedał, w nowym grobu o mój dał. Gitarę zostawił w lesie, już nie będzie na niej grał. I gdy pytam cicho siebie, czego żal ci szczerze, gdy przez okno sąsiad wypadł, żal, że mieszkał na parterze. Kobieta zmienną jest. Zajmiemy się zatem układem z jedną zmienną. Kolektywna forma dramatu klasycznego według Williama S. z oryginału przełożył pianista. Julio! Kto to, kto to? My! Czy nie poznajesz Romeo? Ach, to wy najdrożsi! No! Nareszcie jesteśmy sami, tylko księżyc, ty i my. Czy powiecie mi, jak mnie kochacie? Zaśpiewamy ci serenadę.
dwa, trzy, raz, dwa, trzy, oj, dada! Widzowie! Cały świat dostrzega złożone problemy ludzkości i zagrożenia cywilizacyjne. Ja jestem złożonym problemem ludzkości. A wy? Teraz mamy zaszczyt przedstawić inscenizację utworu pod tytułem Szła dzieweczka do laseczka. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, aha, do zielonego, aha, do zielonego. Jaki śliczny dzianek dzisiaj mamy. Słoneczko świeci. Drugie, trzecie. Ale trzy są. Cicho! Ślicznie jest! Ślicznie jest! Ptaszki śpiewają! O! Kukułka! Kukułko! Wykukaj mi za ile lat wyjdę za mąż! Zwariowało dziewczę! Zakukałbym się na śmierć! Ani razu, to już w tym roku! Pójdę na rybę, już kogoś napotkam! Gdzie się podział z dzisiaj? Tak
bardzo długo nie wiem, czy wczoraj. Czy z jakim zamiarem ścisły tu bez umiaru, czy ruchowy oszrony się znaleźć? W Kaliszu ktoś słyszał, tak? Krzysiu napisał, że z Dzisiu do Pisza wyjechał i wysiadł. Na końcu. Gdzie się podział z Dzisią mój? Tak bardzo długo nie ma od wczoraj. Czy z jakim zamiarem ścisłym bez umiaru, czy mógłby choć trochę się znaleźć? Może z Dziś mnie zdradził z żeńskim elementem, także się prowadził, że zginął ze szczętem. Czy szukać innego? Me serce dla niego pije pośród drzewa. Gdzie jest Dziś? Gdzie się podział w Dziś ogólnie? Tak bardzo nie wczoraj. Śnieżka, co jest piękniejsza od inkasenta. Miłość
niech we mnie wzbiera. Śnieżko, żyć bez ciebie nie mogę! Gdzie ja mam tę truciznę? Proszę. Dziękuję. Zaraz, coś mi teraz nie pasuje. Kto pocałuje Śnieżkę, żeby ożyła? Inkasent winien, bo wykończył nam księcia. Przepraszam. Nie ma przepraszam. Całuj. Ach, cóż za szczęśliwe zakończenie, Śnieżko. Czy zechcesz zostać moją żoną? Nie. No to nie. Dzisiaj rano stwierdziłem, że życie nie ma najmniejszego sensu. O! Staszek, nie żyje, szkoda. To był dobry chłopak. Miał złote serce i dwa srebrne zęby. To smutna chwila. Straciliśmy przyjaciela, brata, kolegę, sąsiada, fachowca i obywatela. Jeden strzał, a sześciu nie żyje. Dlaczego? O, to jest pytanie. Być albo nie być. Nie być, nie być! Grzmi, idzie burza. Lepiej, żeby nie padało. Niech już pada. Przeszło bokiem. Jest jak z życiem. Kiedyś się zaczyna, kiedyś się kończy, a czasem przechodzi bok. Nie filozuj. To prawda jest bardziej prozaiczna. Staszek nam stygnie. O tak, tak, tak. Straszna jest ostateczność śmierci. Staszek jeszcze wczoraj był wysoki. A dziś jest tylko długi. Już nie spojrzy na nas. Nie poda nam ręki, nie odezwie się do nas. A może on nie umarł, tylko się obraził? Spójrz, mgła zasnuła jego oczy, chłód ogarnął jego ciało, serce bić przestało, 100 na 130 podręcznik medycyny zdołał. A więc jednak, niech łzy się poleją nad losem stać. Łzy tu nic nie pomogą. Tyle możliwości miał przed sobą. Dlaczego wybrał postać nieboszczyka? Wydaje mi się, że upraszczasz. Przecież on nie jest postać, tylko poleżeć. Cóż w takiej chwili znaczą nasze codzienne sprawy? Wszystko staje się nieważne. Bilet miesięczny stał się nieważny. Nie ma znaczka na ten miesiąc. Lecz żyć trzeba dalej. Kiedyś wszyscy się znajdziemy tam, gdzie jest Staszek, kochanocki z Urszulką, nieznany żołnierz, mistrz Kolikaj. Wszyscy spotkamy się tam, w niebie i powiedy, o kurde, ale wysoko.
Proszę Państwa, muzyka jest ponadczasowa. Istnieją pieśni i uwertury, które są grane po dzień dzisiejszy i potem. Czy nie można inaczej? Baba wzięła łopatę i poszła szykować pochówek. Jakież było jej zdziwienie, kiedy zamiast grobu pieniądze wykopała. No nie były to złote monety, ale dla biednego było to więcej niż 10 złotych. 12! Długo oboje świętowali. Zaś wieczorem schowali pieniądze do worka po fasoli i poszli spać. Nazajutrz do ich chałupy zawitał Stójkowy, jego nieodłączny owczarek niemiecki, Helmut. Helmut! Leżeć! Zlękli się oboje, worek schować chcieli. Zauważył to policjant. A cóż tam chowacie przede mną? Worek! Odparła baba. A w worku co? Fasola! Kłamała jak z nut. A nie łżesz? No! Ty! Ja? Tak? Nie łżę. Łgała. A skąd ta fasola? Wyrosła. A przecież nie sialiście. A grzyba na ścianie siali? A w mordę chcesz? Na te słowa baba poczęła włosy z głowy rwać. Litości! Nie ma, ja się napraszam! Ja cię to tak! Ja za mordę lec! A
ale ja nie ze złości. Jeno, żeby myśli zebrać do dalszej dyskusji. No wierzcie mi, słowo daję. A twoje słowo psu na budę. Policjanta aż zatkało. A gdy odzyskał głos, to powiedział. Jakże to tak? Godzicie to zaufania do władzy nie mieć. A bo ludzi bijesz za pieniądze. Zmarkoczniał policjant. I aż mu się wstyd zrobiło, że nie bije ludzi za darmo. Już ci, czuja jestem, nie powiem. Ale ja powiem, powiedział chłop. Do dziś mam ślady na plecach, jak żeś mnie pałką łomił. Do dziś? Zainteresował się policjant. Ech, dobra przedwojenna robota. I powiedziawszy te słowa, policjant ze smutkiem odszedł w mrok historii. Tak oto sprytny chłop policjanta oszukał. Zaś policjant odchodząc myślał, aj, nie lubią mnie ludzie. Nie lubią. Nie lubią. Szumiały drzewa. Nie lubią. Nie lubią. Zawodził wiatr. Niech lubią. Niech lubią. Pisała gazeta. Umiejętności czytania i pisania wśród dzieci i młodzieży, przedstawimy teraz dramat piaskowy pod tytułem W pustyni i w puszczy, zwłaszcza w pustyni. Scenografia dwa siuchy. Znajomy ten coś mi przypomina. Co? Żółty, wiślany piach. Chodźmy tam. Jeszcze nie mogę, nie lubię gorącomi. Lady Bambino! No zaraz przyjdzie. Lady Bambino! Nie zwracaj na niego uwagi, to Fata Morgana. O cholera, rozpoznali mnie. Chyba przesadziłem z tym lodami. Stasiu? Tak? Zrobisz coś dla mnie? Wszystko. Ja chcę słonia. Słonia? Już jesteś głodna? Nie, ja chcę słonia, żeby mnie pomachała uszami. A, to zaraz się jakiegoś złapię. Mam go! Mam go! Mam go! Nie ty! Słoni? Szprechem z Mozambik? Pamiętaj, masz być dobry dla Nel, jasne? Żeby cię gorzej słyszeć. A dlaczego masz takie małe oczy? Żeby cię gorzej widzieć. A dlaczego masz taki mały brzuch? Bo mało jem. U nas najesz się dowoli. A wypchajcie się swoim jedzeniem. A co to znaczy, proszę słonia? Czy słoń nam łaskę robi? Pewno. Lepsza na wolności marchewka, niż w niewoli dwie marchewki. Dobra, dostaniesz trzy marchewki, tylko masz wachlować ten uszami. Powachluj mnie, bardzo cię proszę. Dobrze. Wachluję. Ale wie, chyba się przeziębię. Co takiego, muszę stop? Jeszcze. Dosyć.
Czy ja będę jeszcze potrzebny, by ja do domu chciał? Nie, zostaniesz tutaj. Nie chcę. Zostań, będzie bardzo fajnie. Nie. A może masz jakieś życzenie? Właśnie. Owszem jedno. No jakie? Uwolnić słonia. Uwolnić słonia! Uwolnić słonia! A ty co? A ja Fata Morgana do zadań specjalnych będzie ochrony słoni. Słonia nie puszczę i basta. O! Orkiestra grać będzie zadyma. Stasiu, nie da się! Nie dam się! No co jest? Przecież się jeszcze nie uderzyłem. A co, miałem czekać? Stasiu, wygrałeś! Słonie, przepraszam. Stasiu, gratuluję. Myśmy z Cienkiewiczem zawsze na ciebie liczyli. A co ze słoniem? Słoń zostanie u nas, a jak się będzie stawiał, to dostanie w trąbę. To się urodziłem.
Na tej ziemi. Nie na tej. Na tej. Tu się urodziłem i tu umrę. Więc lepiej odejdę kawałek, bo nie ma co ryzykować. Moc czuję w sobie. Czynu! Czynu! Głowy! Głowy! Słyszycie? Ojczyzna mnie woła. Rób coś, głowy! Rób coś! Ale sam? Halo, jest tam kto? My! A chodź no to który? Który? Ten większy. A ja? Ty jesteś za mała. Kurde. Będziemy walczyć o Polskę. Chcesz? Pewno, że chcę. Mój ojciec walczył o Polskę, mój dziad walczył o Polskę. Ja też będę walczył jak dziad. To jest nas już dwóch. A ten? Dołącz do nas. Ja jestem tylko widzem. Waszą sprawą jest walczyć. A moją o prince polo zdradzać. Poczekaj, a my cię zagrzejemy już do boju. Jaśko, masz złoty róg? Dzisiaj mam. Pomożesz po dobroci, czy mamy użyć instrumentu? Jestem tylko widzem. Trąb. No, i co? Nic. Trąb porządniej. No, i co? Louis Armstrong to mnie jest. Oj! Nie ma ducha w narodzie. Ano nie ma. Jest duch. Ktoś ty? Do you speak English? Who is Hamlet? You? 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 Kurde, ten duch jakiś nie nasz. I am father. Nasz! Father to znaczy ojciec. Ojciec? To świetnie. Ojciec brat! I'm sorry. Zostaliśmy. Musimy sobie jakoś radzić sami. Ale ja? Nie, sami jesteśmy. Sami. Chłopaki, weźcie mnie ze sobą. Nie, ty jesteś za mała. Co ty umiesz? Tańczyć. Tańczyć to każdy głupi umie. No to można prosić? To jest mój kraj. Wierzmy dookoła. W górze bocian. A w sercu coś mi gra. A teraz w naszej kabaretowej wideotece dramat przedwojenny Dzieci Anselma.
do głowy. Czym ja teraz nakarmię swoich sześciorodziatek? Okrutny jest ustrój kapitalistyczny. Fragment filmu gangsterskiego. Żelazne mięśnie, stalowe nerwy, kamienne twarze, siedzi trzech twardych facet. Ładny wieczór, Mike, prawda? Masz całkowitą słuszność, John. Dawno nie widziałem takiego pięknego księżyca. Bo to lampa, Mike. Dawno nie widziałeś takiej lampy. Przestań, John, bo znów będę musiał cię zastrzelić. Okej, niech będzie księżyc. Thanks, dziękuję. Musiałbym sobie kupić nowy nabój. Powiedziałem, how do you do? How? Chcecie się zabawić? Nie, mamy robotę. Mokrą. Skąd wiesz? Poznałem po ręczniku. Bysty jesteś. Pewnie pracujesz dla tych cholernych glin? Będziemy musieli cię załatwić. Sam się załatwię. Gdzie to jest toaleta? Tu nie ma toalety. Tu jest szambo. Cholerne szambo. Wdepnąłeś, cwaniaczku. Teraz rób, co każę, mi żadnych kawałów. Źle robicie, chłopcy. Znam świetne obawy i lekarzu. Zamknij się, siara! Okej. Ale coś wam powiem. Nigdy mnie nie wykończycie. To bluf. To nie bluf. Smith. Skąd wiesz, synu, że nazywam się Smith? Znam paru takich dupków jak ty. Wszyscy nazywają się Smith. Ten facet za dużo wie. Zaraz go wykończę. Zostaw go mi, Mike. Posłuchaj, cwaniaczku. Teraz policzę do pięciu i ci zastrzela understand. Nic z tego. Ja policzę do czterech i ucieknę. Z tym liczeniem to nie był najlepszy pomysł. Trudno. Zastrzelę go bez powodu. Zabiłeś go, Mike? Nie wiem, nie chce mi się odwrócić. Spudłowałeś? Brown. Skąd wiesz, że nazywam się Brown? Znam paru takich dupków jak ty. Wszyscy nazywają się Brown? Okej. Wygrałeś, Borewicz.
Skąd wiesz, że nazywam się Borewicz? Znam tylko jedynego takiego nudnego dupka jak ty i on właśnie nazywa się Borewicz. Shit, ależ Sławku. Thank you.
geograficzny! Nie szkodzi, ja nie umiem czytać! Odtańczmy taniec wojenny! Z figurami! Nie ma czasu na figury! A gdzie jest ścieżka wojenna? Do ataku! A dokąd, burzliwy bizonie? Obejmę górę ziemską, blokować zajdę ją z tyłu! Przed chwilą nie zdążysz! Za mną! Zabijam! Uwaga! Zbliża się kupienie sen! Uwaga, dajcie zapalić!